Pająki to jedne z najbardziej fascynujących stworzeń na naszej planecie. Niektóre z nich potrafią wzbudzać grozę, inne zachwycać swoją urodą, a jeszcze inne zaskakiwać swoimi zdolnościami. Jednym z takich pająków jest sieciarz jaskiniowy, który zamieszkuje tereny Polski. Oto 10 ciekawostek o tym jadowitym stworzeniu, które warto znać. Pierwszy, sieciarz jaskiniowy to gatunek endemiczny dla Polski, co oznacza, że nie występuje nigdzie indziej na świecie. Można go spotkać głównie w jaskiniach południowej Polski, stąd też wzięła się jego nazwa. Drugie, ten pająk należy do rodziny sieciarzowatych, która charakteryzuje się tym, że buduje sieci łowne w kształcie lejka. Sieciarz jaskiniowy również tworzy takie sieci, które służą mu do chwytania ofiar. Trzecie, mimo że jest jadowity, jego ukąszenie nie jest groźne dla człowieka. Jego jad służy głównie do paraliżowania drobnych owadów, które stanowią jego pożywienie. Czwarte, sieciarz jaskiniowy to pająk nocny, co oznacza, że poluje głównie w nocy. W ciągu dnia ukrywa się w swojej sieci lub w szczelinach skalnych. Piąte, samice tego gatunku są większe od samców i mogą osiągać nawet 2 cm długości ciała. Samce natomiast są mniejsze i mierzą zaledwie około 1 cm szóstki. Po kopulacji samica składa jaja w kokonie, które umieszcza w swojej sieci. Po pewnym czasie z jaj wykluwają się młode pająki, które początkowo pozostają w pobliżu matki. Siódmy, sieciarz jaskiniowy potrafi przeżyć nawet kilka lat, co jest dość długim okresem życia jak na pająka. Ósme, ten pająk jest bardzo wrażliwy na zmiany środowiska, dlatego jego populacja może być zagrożona przez działalność człowieka, taką jak na przykład turystyka jaskiniowa. Dziewiąty, sieciarz jaskiniowy to gatunek chroniony prawem, co oznacza, że zabrania się jego zabijania czy niszczenia jego siedlisk. Dziesiąte, pomimo swojego groźnego wyglądu, sieciarz jaskiniowy to bardzo interesujący i tajemniczy pająk, który zasługuje na naszą uwagę i ochronę. Mam nadzieję, że te ciekawostki o sieciarzu jaskiniowym pozwoliły Wam lepiej poznać tego niezwykłego mieszkańca polskich jaskiń. Pamiętajmy, że każde stworzenie ma swoje miejsce w przyrodzie i należy je szanować. Kolejnym jadowitym pająkiem jest kolczak zbrojny, który występuje również w Polsce. Kolczak zbrojny to pająk, który wyróżnia się swoim charakterystycznym wyglądem. Jego ciało pokryte jest ciemnymi, brązowymi lub czarnymi włoskami, a na odwłoku znajdują się jasne plamy w kształcie litery V. Pająk ten osiąga rozmiary od 10 do 15 mm, co czyni go jednym z większych przedstawicieli swojego gatunku w Polsce. Kolczak zbrojny jest pająkiem jadowitym, jednak jego jad nie jest niebezpieczny dla człowieka. Ukąszenie tego pająka może wywołać miejscowy ból i zaczerwienienie skóry, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Warto jednak pamiętać, że osoby uczulone na jad owadów powinny zachować ostrożność. Pająk ten preferuje ciepłe i suche siedliska, takie jak łąki, pola czy lasy liściaste. Kolczak zbrojny jest aktywny głównie w nocy, kiedy to poluje na swoje ofiary. W ciągu dnia ukrywa się w swojej pajęczynie, którą buduje w szczelinach skalnych, pod kamieniami czy wśród roślinności. Kolczak zbrojny jest pająkiem samotnikiem, który unika kontaktu z innymi osobnikami swojego gatunku. Samce i samice spotykają się tylko w celu rozmnażania, po czym szybko się rozchodzą. Samica składa jaja w kokonie, który chroni przed drapieżnikami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Kolczak zbrojny jest objęty w Polsce częściową ochroną gatunkową. Oznacza to, że zabijanie, chwytanie czy niszczenie siedlisk tego pająka jest zabronione. Działania ochronne mają na celu zachowanie populacji kolczaka zbrojnego, który jest cennym elementem ekosystemu i odgrywa ważną rolę w kontroli populacji owadów. Podsumowując, kolczak zbrojny to pająk, który zasługuje na uwagę i szacunek. Jego wygląd, jadowitość, siedlisko i tryb życia czynią go interesującym i tajemniczym stworzeniem. Tygrzyk paskowany to piękny, ale i tajemniczy pająk, który zamieszkuje tereny Polski. W tym artykule przedstawię Wam 5 ciekawostek o tym niezwykłym stworzeniu. Tygrzyk paskowany to pająk o charakterystycznym wyglądzie. Jego ciało pokrywa wzór przypominający tygrysie pręgi, stąd też wzięła się jego nazwa. Barwa ciała tygrzyka może być różna, od żółtej, przez brązową, aż po czarną.
Dzięki temu wzorowi pająk doskonale maskuje się w otoczeniu, co ułatwia mu polowanie na zdobycz. Tygrzyk paskowany to drapieżnik, który poluje na różne owady, takie jak muchy, komary czy motyle. Poluje głównie nocą, kiedy jego ofiary są mniej czujne. Pająk nie tka kaasieci, jak większość jego krewniaków, ale poluje z zasadzki. Czeka cierpliwie na swoją ofiarę, a gdy ta zbliży się na odpowiednią odległość, tygrzyk atakuje błyskawicznie i skutecznie. Samica tygrzyka paskowanego składa jaja w kokonie, który zbudowała wcześniej z przędzy. Kokon jest dobrze ukryty, co ochroni jaja przed drapieżnikami. Po kilku tygodniach z jaj wylęgają się młode pająki, które są już w pełni ukształtowane i gotowe do samodzielnego życia. Tygrzyk paskowany występuje na terenie całej Polski, ale najczęściej spotkać go można na łąkach, polanach leśnych czy w ogrodach. Pająk ten preferuje miejsca ciepłe i nasłonecznione, dlatego też często można go spotkać na południowych stokach wzgórz czy wśród suchych traw. Podsumowując, tygrzyk paskowany to fascynujący pająk, który zasługuje na naszą uwagę i ochronę. Jego wyjątkowy wygląd, sposób polowania i rozmnażania to tylko niektóre z ciekawostek, które warto poznać. Pająk krzyżak ogrodowy to jedna z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych postaci w naszych ogrodach i parkach. Jego charakterystyczny wygląd oraz zachowanie przyciągają uwagę wielu miłośników przyrody. Oto 5 ciekawostek na temat tego niezwykłego stworzenia. Pierwsza nazwa, krzyżak, pochodzi od wzoru na odwłoku. Pająk krzyżak ogrodowy, znany również jako Araneus diadematus, zawdzięcza swoją nazwę charakterystycznemu wzorowi w kształcie krzyża na swoim odwłoku. Wzór ten jest zazwyczaj biały lub żółty i jest otoczony przez ciemniejsze barwy, co sprawia, że jest bardzo widoczny i rozpoznawalny. Krzyżak ogrodowy to gatunek, który występuje w całej Europie, w tym również w Polsce, dlatego też często możemy go spotkać w naszych ogrodach. Druga, krzyżak ogrodowy jest ekspertem w budowie sieci. Pająki z rodzaju krzyżaków słyną z umiejętności tworzenia bardzo skomplikowanych i wytrzymałych sieci łownych. Sieć krzyżaka ogrodowego ma kształt koła z promieniami, które są rozpięte między roślinami, kamieniami czy elementami architektury ogrodowej. Sieć jest tak skonstruowana, że nawet niewielki wiatr nie jest w stanie jej zniszczyć. Pająk zazwyczaj siedzi w centralnej części sieci, czekając na swoją zdobycz. Trzecia, krzyżak ogrodowy jest aktywny głównie w nocy. Chociaż sieci łowne krzyżaków ogrodowych można zobaczyć w ciągu dnia, to same pająki są aktywne głównie w nocy. W ciągu dnia często ukrywają się w roślinności lub w pobliżu swojej sieci, aby uniknąć drapieżników i zbierać siły na nocne polowanie. W nocy krzyżak ogrodowy wychodzi na swoją sieć i czeka na owady, które stają się jego ofiarami. Czwarte, samice są większe od samców. W przypadku krzyżaków ogrodowych występuje dymorfizm płciowy, co oznacza, że samice są znacznie większe od samców. Samice osiągają rozmiary nawet do 15 mm długości ciała, podczas gdy samce są zazwyczaj nie większe niż 7 mm. Różnica w rozmiarach jest związana z koniecznością noszenia jaj przez samice, co wymaga od nich większej masy ciała. Piąta, krzyżak ogrodowy jest pożytecznym mieszkańcem ogrodu. Pomimo, że niektóre osoby mogą odczuwać lęk przed pająkami, krzyżak ogrodowy jest bardzo pożytecznym mieszkańcem naszych ogrodów. Jego sieci pomagają w redukcji populacji komarów, much oraz innych szkodników, które mogą zagrażać roślinom. Dzięki temu pająk krzyżak ogrodowy przyczynia się do utrzymania równowagi ekologicznej w naszym otoczeniu. Pająk siedlisz piwniczny, 5 ciekawostek o tym polskim pająku. Pająk siedlisz piwniczny to gatunek pająka, który jest szeroko rozpowszechniony w Polsce. Jest to pająk, który często można spotkać w piwnicach, starych budynkach, a nawet w naszych domach. Oto 5 ciekawostek o tym fascynującym stworzeniu. Pierwszy, rozmiar i wygląd. Pająk siedlisz piwniczny jest stosunkowo małym pająkiem. Jego ciało osiąga długość od 7 do 11 mm. Samice są zazwyczaj większe od samców. Pająk ten ma charakterystyczne długie odnóża, które są znacznie dłuższe niż jego ciało. Dzięki temu pająk może poruszać się bardzo szybko i zwinnie. Jego ciało jest ciemnobrązowe lub czarne, a odnóża są jaśniejsze, zwykle żółtawo-brązowe.
druga sposób życia. Pajoksidlisz piwniczny jest aktywny głównie w nocy, w ciągu dnia ukrywa się w ciemnych i wilgotnych miejscach. Jest to pająk, który buduje sieć łowną w kształcie lejka, w której czeka na swoją ofiarę. Jego dieta składa się głównie z owadów, takich jak muchy, komary czy ćmy. Pająk ten jest bardzo pożyteczny, ponieważ pomaga w utrzymaniu równowagi ekologicznej poprzez eliminowanie szkodników. Trzecie, rozmnażanie. Samce pająka sidlisz piwniczny wabią samice za pomocą specjalnych sygnałów wibracyjnych, które przekazują przez sieć. Po kopulacji samica składa jaja w kokonie, który zwykle umieszcza w swojej sieci. Po pewnym czasie z jaj wykluwają się młode pająki, które są samodzielne i rozpoczynają swoje życie. Czwarta, długość życia. Pająk sidlisz piwniczny jest jednym z nielicznych gatunków pająków, który może dożyć nawet 2 lat. Jest to stosunkowo długi okres życia jak na pająka. Dzięki temu, że pająk ten żyje w stosunkowo stałych warunkach środowiskowych, może sobie pozwolić na dłuższe życie. Piąte, pająk sidlisz piwniczny a człowiek. Pająk sidlisz piwniczny jest zupełnie nieszkodliwy dla człowieka. Jego ukąszenie jest praktycznie bezbolesne i nie wywołuje żadnych negatywnych reakcji. W rzeczywistości pająk ten jest bardzo pożyteczny, ponieważ pomaga w zwalczaniu szkodników. Dlatego warto go tolerować w naszym otoczeniu i nie zabijać go bez potrzeby. Podsumowując, pająk sidlisz piwniczny to ciekawy i pożyteczny gatunek pająka, który warto poznać i docenić. Jego obecność w naszym otoczeniu może przynieść wiele korzyści, a jednocześnie nie stanowi zagrożenia dla człowieka.